Wczoraj spotkałem jednego z liderów związkowych, który był niezwykle uradowany decyzją prezydenta. Bardzo się cieszył, że prezydent zawetował ustawę o emeryturach pomostowych. Trochę się dziwiłem i nadal mu się dziwię, nawet jeszcze bardziej niż wczoraj, bo tak naprawdę na tej decyzji prezydenta i na argumentach związkowców tracą ludzie pracy, czyli ci, którzy rzeczywiście zasługują na wcześniejsze emerytury. Od 1 stycznia, jeśli nic się nie zmieni, to na wcześniejszą emeryturę nie będą mogli pójść ani piloci samolotów, ani ci, co pracują pod ziemią, ani ci, co pracują na przykład na morzu, na platformach wiertniczych. Więc ta ustawa, to weto do tej ustawy sprawia, że prezydent dokonał ultraliberalnej rewolucji. Przecież według pomysłu rządu ustawy emerytury pomostowe miały zniknąć w Polsce dopiero więcej niż kilkanaście lat, a nagle się okazuje, że znikają za 2 tygodnie. Więc moim zdaniem ta Rada Związkowców jest niepotrzebna. Nie podoba mi się również postawa liderów związkowych, dlatego że 10 lat temu dopuścili oni do zmiany systemu emerytalnego w Polsce, ale zajęli się tylko tą najbardziej lukratywną częścią, tą najbardziej komercyjną, czyli OFE. Wielu z liderów związkowych na tym zyskało, niektórzy pracują w instytucjach zajmujących się obsługą OFE, a teraz nie chcą się zgodzić na dokończenie tej reformy emerytalnej. Moim zdaniem jest to niesprawiedliwe. Dlatego związkowcy, zamiast się cieszyć z tego, co zrobił prezydent, raczej powinni zmusić rząd nie do zmiany ustawy o emeryturach pomostowych, ale na dokończenie, na stworzenie prawdziwego programu dla ludzi po 50. Jeśli kto skończy 50 lat, będzie miał szansę na nowe kwalifikacje, na nową pracę, to wtedy na pewno nie będzie się martwił o niewielką emeryturę pomostową.